Projekt Przyszła pora na aktywność seniora ARKA realizuje dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu są zajęcia z aerobiku przygotowujące do spacerów z kijami Nordic Walking, które już na wiosnę się rozpoczną i wspólnie z 40-osobową grupą seniorów ruszymy w miasto na ulicę Radomia. Poza tym będą również masaże. 4, 1, 2, 3, 4. Dodajemy ręce. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Zawsze mówię, możesz być sama, ale nie możesz być samotna, bo jeżeli jesteś samotna, to zostają z tobą cztery ściany i już jest po tobie, bo wpada się w melancholię, wtedy nic nie cieszy, wtedy jest smutek, nuda i się nic po prostu nie chce. Czas wcześniejszy trzeba było poświęcić pracy, trzeba było poświęcić swoim dzieciom, a teraz tylko i wyłącznie właściwie sobie, no i wnukom. Prowadzę bardzo bogate życie takie na emeryturze. Należę do Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Politechnice. Poza tym należę tutaj do warsztatów w Arce. No jutro mamy zajęcia na uniwersytecie, bardzo są ciekawe, w zależności od wykładowcy, no ale przede wszystkim bardzo ciekawe, interesujące, dużo można skorzystać z tych wykładów. Częściej się spotykamy w teatrze, w kinie, także jest to bardzo przyjemny czas. No trzeba być aktywnym, bo trzeba się ruszać. Ruch to zdrowie i w miarę możliwości, ile tylko możemy, to cały czas się ruszamy. W moim wydaniu jest wnuk za granicą z synem i synową, więc mam kontakt taki, powiedzmy, telefoniczny, mailowy, zdjęciowy. Cieszę się, że mam komputer, że umiem go coś niecoś obsługiwać. No i mam zamiar iść na kurs jeszcze komputerowy i korzystać z niego w całej pełni. Więc taki codzienny obraz, gdzie babcia i dziadek gdzieś tam siedzą w domu, niekoniecznie chce im się wychodzić, a jeśli wychodzą, to tylko do kościoła czy do sklepu, absolutnie się nie sprawdził, ponieważ seniorzy z Radomia są bardzo chętni do działania. Teraz chętnie jeżdżę na różne wycieczki. W teatrze byłam, w teatrze Buffo, gdzie nawet kiedyś mieszkałam w Warszawie i ja nie miałam czasu nigdy iść do teatru. A w tej chwili, gdzie ja mieszkam w Radomiu, to jestem bardzo często w Warszawie, bo jeździmy nawet do teatru. Dużo się dowiedziałam o historii Radomia. Aerobik jest, z którego korzystam. Na wycieczki jeżdżę, gdzie nie miałam czasu do tej pory sobie tak pozwolić. No i w tej chwili z masażu korzystam, że czuję, że ta pani bardzo dobrze robi ten masaż. Ważne jest to ze względu na to, że wiadomo, z wiekiem różne schorzenia, różne choroby, że tak powiem, dopadają ludzi i myślę, że jest to też takie troszeczkę, jeżeli chodzi o masaż, sam masaż oprócz tego, że ma jakieś lecznicze działanie, to również myślę, że takie odprężające, rozluźniające i jest to takim fajnym oderwaniem. Po południu, gdy wracamy, babcia wita nas radośnie, znów upiekła coś dobrego. Mieszkańcy domu pod Złotym Dębem mogą liczyć na szeroki pakiet usług. Przede wszystkim na zapewnienie im przyjemnie pobytu w naszym domu poprzez różne rodzaje, różny zakres czynności. Mieszkańcy są w miarę aktywni. Aktywni. Jest to ciężka praca, ale personel sobie świetnie z tym radzi. Także staramy się w tej chwili o pozyskanie wolontariuszy uzdolnionych muzycznie, bo chcemy właśnie przy pomocy muzyki ten pobyt im uprzyjemnić
i no, będzie to takie pełne życie. Jeśli chodzi o integrację, staramy się zawsze nawiązywać współpracę z przedszkolami, ze szkołami. Dzieci przychodzą z różnych okazji z występami. Ostatnio były jasełka, występy z okazji Dnia Święta Babci i Dziadka. Myślę, że później będą inne uroczystości, więc zawsze nas tutaj odwiedzają. A sobie, dziadku, czego życzyć mamy? Żebyś u babci miał jak u mamy dużo czasu wolnego, same przyjemności, kłopotów i wiele radości. Nic do naprawiania, dźwigania, trzepania, tylko miękki fotel, coś do chrupania. Zdówka sobie nawzajem życzymy. Przede wszystkim dużo zdrowia, pogody ducha, radości wielkiej. I żeby te lata, które przychodzą, były coraz lepsze. Uśmiechu, radości, wesołości, humoru takiego dobrego. Pociechy z tych właśnie wnuków, żeby w nas wpajały dużo, dużo radości i tych pozytywną energię. I dobrej pogody jeszcze, żeby można się było ruszać. Bo jak nie pogoda jest, no to siedzimy w domu. Także. Dobrego samopoczucia, no i długo, długo bycia razem.